jak są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia młodych lat. Sofia Trynka, mam 92 lat. 16 lat miałam, jak wojna wybuchła. No i od razu nas było obwieszczenie, musieliśmy się zgłosić na Lubelską. Zabrali nas na ten, na Pierackiego. Tam była główna siedziba. I tam nam powiedzieli, że będziemy przesłani na roboty. Ja miałam 16 lat, a byli chłopcy, co mieli 14-15, brali do bałdystów. Nazwane jak teraz to jest OHP, to wtedy było bałdyści. Ja tu mam na zdjęcia. No i pierwsza placówka była rekwirowanie wszystkich księgarni. Najpierw były na Kopernika u jezuitów. Tam wszystkie te obrazy, książki, wszystko się brało, ładowało się na wagon, na auta, a z autami gestapo nas zabierało na Grzegórzki do wagonów i tam się targało to na pół i tak się ładowało. Ale chłopcy te z Grzegórzek umawialiśmy się i jak oni tam na boku stali, to moim we workach zrzucali to, żeby tam komuś rozdawali te. Tam były księgi, teraz te obrazy takie, ten całkiem prosto spod sztancy co było. No a potem znowu nas zabrali z powrotem na Pierackiego, dali nam, kazali nam iść. Była taka mała drukarnia na Płaszowskiej. To tam głównym tym był Żyd był, tym niby kierownik, ale oni jego potem do obozu zabrali. Stamtąd wzięli nas. No i chodziliśmy na roboty tutaj na Zabłocie, tak zwane pod Kogutkiem. No, tam były baraki i w tych barakach były tak, jeńcy, Francuzy, Niemcy, te Włochy, no i my, i bałdyst. Bałdyst brali te takie całe koła drutów i te, bo przedtem nie było tych słupów, betonowych, tylko drewniane i te słupy nosili, a my są już te izolatory, co do słupów się przy tego układaliśmy, tu mamy nawet na zdjęciu jest, tośmy układali tak wysoko, jak do pół piętra. No i potem znowu do baraków i to się wszystko u tego. Następnie, a to cośmy robili, no i oczywiście musieliśmy podpisać, że nie uciekniemy, bo jak uciekniemy, to nas rozstrzelają. No, zabrali nas na wóz, zawieźli nas tutaj, jak stacja Płaszów, co jest. I tam 7 było powiesionych tych. I to byli naprzeciw, bo to byli nawet znajomy, bo to był, nawet nie wiem, jak on się nazywał, syn i ojciec byli powieszeni. 7 ich było powieszonych i powiedzieli, że jeżeli któryś z nas ucieknie, to tak będzie z nami. No. Stamtąd znowu nas wzięli, rozparcelowali nas tak po szpitalach, po tych ośrodkach, tam gdzie byli Volksdeutsche i Reichsdeutsche. Tam mieliśmy obsługiwać, to znaczy żywność ta, co była, co było dla Reichsdeutsche, to dawało się do takich torebek, a Volksdeutsche osobno. No i potem sprzątanie, robota. No i tak, potem nas dali na Frydlana i tak tych siedzib było pełno. Najwięcej na Morawskiego było. To jest, jak się jedzie na Zwierzyniec, na Morawskiego, jak teraz jest ten jubilat. Tam byłam najwięcej. Tam była taka Niemka z Hamburga, nazywała się Olga Stube, ale była bardzo niedobry człowiek. Tak dawała w kojrze coś okropnego. No, kazała mi okna myć, a mróz był 30 stopni. Ja mówię tak, że co przejechałam nożem, bo mi strasznie mróz szedł. No to, ono, to ja mówię, to szyba pęknie. To ona mi powiedziała, że jak szyba pęknie, to ja kulą w łeb dostanę. Jak dostanę kulą w łeb, to bym sobie siadła na tym. A ona zawezwała gestapo. Gestapo przyjechało. Gdzie bandit? Gdzie bandit? Pytają się.
No ja siedziałam, mówię do tych Niemców, czy który mówi po polsku, a ten jeden umiał, to był Ślązak. I ja mu tłumaczę, że tak i tak, tak i tak, tak i tak. No i odjechali. Na Brackiej, u Gumplowicza, te wszystkie te księgarnie, jakie są w Krakowie, wszystkieśmy to rekwirowali i tak jak wam mówię, wszystko do aut, na auta i na grzegórzki. Tam się targało na pół i do wagonu wszystko szło. I tak codziennie było. Mróz, nie mróz, to tylko hałacik, drewniaczki i trzeba było grzecznym być. Bo ten co był, to on był cały przewodniczący generała Franka. To on zawsze nas codziennie tak liczył, segregował i na placówki nas wysyłał. To autem żeby tym gestapo nas zawoziło i przywoziło. To właśnie to on mówił, że jak się nie podporządkujemy, to każdy jeden pójdzie do Oświęcimia. No ja jako młoda dziewczyna, to mnie zabrali. To do szpitala, to do tych, tak po wszystkich tych placówkach. I byliśmy razem z tymi. Bałdyscy nosili słupy, a my izolatory układaliśmy na ten. To była nasza taka praca. A na ostatku to mnie zabrali na Morawskiego. Tam byłam 2 lata przeszło. No to tam było. Do tej pory nie pójdę na Morawskiego tam koło tej nie pójdę, bo mi się to wszystko przypomina. Potem nas dali, bo było znowuż zwycięstwo 5 Wiktorii. Niemcy zwyciężyli na frontach. Dali nas na Fredlajna. Tam żeśmy mieli obsługiwać. Ale jeden z Niemców, taki młody, on był Bawarczyk, mówi tak, ja cię se zamknę w wasz sztubie, bo jak oni se podpiją, to ci sito z ciebie zrobią. No, zamknął mnie w tym wasz sztubie, siedziałam 2 godziny, potem wyszedł i mówi, wyjdź. No to ja wyszłam, ale co z tego, co wyszłam, co kawałek, no to gestapo, bitte ausweisen, a ja miałam przepustkę, auswej, wszystko. Arbeiter, ja mówię, tak. No i poszłam dalej.